Co on go też ruchy? Przepraszam, jesteś moim autorytetem, moją inspiracją, kochanie. Uwielbiam choinkę! W końcu! Pomijając fakt, że tu jest wszędzie heavy metal, rozpierdziel totalny i jeden wielki Armagedon. Uwielbiam choinkę! Stwierdziłam, że w tym roku choinka będzie czerwona z białymi dodatkami, więc nie dajemy złota. Dobrze, czyli musimy coś kupić, tak? Tak. Świetnie. Testuję dla Was taki gorset, dlatego mam takie coś pod sobą. Link tutaj Wam daję, bo już pierwsze testy się pojawiły, ale jeszcze będzie rolka z tego, więc stąd ten czarny pasek, który gdzieś tutaj wystaje. Dobrze, zabierzmy się za to. Mamy już przygotowane bańki tutaj na dole. Tak, jeszcze nie umyte, to prawda? Będziesz je myć? One były w zamknięciu hermetycznym, kochanie. Dobrze, mamy tutaj dużo czerwonych rzeczy, po prostu no szkoda mi trochę, ale nie chcę, nie wiem, no damy najpierw czerwone. Nie chcę złota, nie. Nie będzie złota? Nie. Nic? A białych nie mamy nic, ozdób? No właśnie. Szykują się mu zakupy. No nie mam. Będzie zielony i czerwony. W tym roku jest zielony, czerwony i biały, bo mamy białe ściany, więc wszystko mi będzie tak ładnie pasować jedno do drugiego. Będzie się tak przemieszywało, to będzie taki cudowny styl. Każdy powie, o kurde, ubrałem sobie choinkę, zmieniam. Okej, dobrze. Czyli zobaczymy, ile osób zmieni po naszej choince swoją choinkę. Okej, czyli czerwona jest, okej. Ona jest czysta, kochanie. Ona była w zamkniętym pudełku. Nie ma sensu jej czyścić. Kochanie, hermetycznie to ty myślisz teraz tylko. Jak będę miała w przyszłym roku... Chować bańki, to najpierw je umyjesz. No ja je myłam w tamtym roku. No, to po co? Odświeżam. Jak wiesz, perfekcyjna ja pani dom. Ani krzty kurzu. No bo ją wytarłam. Dobra, pierwsza bańka. Tak wysoko, taka duża, na dół się daje, ma duże. No bo to się nie... U nas będzie inaczej. Ale kto to tak powiedział? Zawsze się daje duże na dole, a małe na górze bańki. Nie tak było? Potrzebuję więcej tych dużych, jedziemy jutro do Auchana. O, jaka piękna! Tak, mamy pierwszą bańkę zawieszoną. To co, przerwa? Chciało się ze mnie. No, chodźmy. Grzane wino? To co, Martusia wiesza, a my Was zapraszamy na teledysk z tego wieszania. O. Silent night. I only have one wish for that shooting star. Holy night. Send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build frosty the snowman and dance along with the Christmas bell. I tamta, i wszystkie. Patrz, tam masz bombkę, tam leży bombka. Tutaj jest bombka. Zobacz, to jest twoja bombka. Proszę, Mikołaj, twoja bombka. Idziesz po bombkę? Tamta jest super. Ona jest specjalnie dla ciebie.
O kurde, po bobce wkulała się. O, wykulała się. O Jezus, jaki. Brawo! Tata to jak zrobi, to super. Tak, tego nie wolno, bo to będzie bam, tak? Tu. Gdzieś tu. Tak, żeby trochę wyżej. Trochę wyżej. O, bo żeby, wiesz, kontakt. Mężu mój, ty sobie kochasz, co? Kochasz mnie? Bardzo. Mam młotki, ale je zgubiłem. Tak, tak. Ja zawsze mówiłam, że ja chcę mieć swój prywatny młoteczek. I pewnie mi go wzięłaś. Gdybym miała swój prywatny młoteczek, to bym robiła to swoim prywatnym młoteczkiem, ale z racji, że go nie mam... Spróbuj zawiesić. Musimy to... Ja to muszę ściągnąć i wyprasować to. Nie będzie wchodzić w drzwi? Nie, idealnie jest. Tak? Pięknie! Świetnie. No, od razu się zrobiło bardziej świąteczne. No tutaj, bo nie mogę tutaj zawieszać. No tutaj nie. Chominek. Chcieliśmy naładować baterii, nie da się, bo Mikołaj cały czas je wyjmuje z ładowarki. Przynosi je nam. Że znalazł. Że znalazł. O, następną znalazłeś. Jak ty świetnie szukasz baterii, Mikołaj. I żeby nie przynosić po wiele, to przynosi po jednej. Tak, i... tak, dziękuję. Świetnie, Mikołaj, dziękujemy. Ale super, że zawsze przynosi, nie? Bo to już minął nam ten czas, gdzie on pakuje wszystko do buzi. Czasami tylko sprawdzi, o, znalazłeś następną. Następną, no. I chyba się skończyły. Dobrze, dziękuję. To mam dwie nienaładowane baterie. Ja się biorę... Skok nadal trwa. Ja się biorę za prasowanie, Martusia tutaj dalej ogarnia ozdoby. Prasowanie tych zasłon, bo firan. Podobno trzeba. No, ale to są te firany, co zaraz mi nie pierdzielniesz, więc muszę szybko posprzątać, bo i tak sama będę te firany prasować. Kiedy ty sama firanki prasowałaś? Wychodzę z kadru. Wychodzę z kadru. No, no to leci. Mój mąż prasuje firanki. Stwierdził, że da radę, a to są takie bardzo ciężkie do prasowania firanki z IKEA. One wyglądają bardzo ładnie, są tanie, więc ich nie szkoda tak przy psach i dziecku, gdzie tam gdzieś coś pociągną i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o ich pranie i prasowanie, to jest katastrofa. I wiem, tutaj będzie fala komentarzy teraz. Marta rozwieź je. Ja mówię, na to kupcie sobie te firanki z IKEA i spróbujcie je rozwiesić. Zobaczycie, że następnego dnia będą tak samo pomięte jak tego pierwszego. Otóż to, bo one są za lekkie. Jakie one są pogięte. Za długo trzymasz. Panie, to jest tutaj funkcja dźwięku i tak pika, nie musisz tego mówić. Jakby chcieli, żeby to żelazko mówiło, to by to tak grało. Za długo trzymasz. Chcesz być dźwiękiem żelazka? Mogę być. Za długo trzymasz. Za każdym razem mi zapiska tylko żelazko Marta. Za długo trzymasz. Z tą samą intonacją. Za długo trzymasz. Strasznie głupie te firanki są. Mikołaj, nie, bo to jest bardzo gorące. Możesz się przypalić. Będziesz płakał. Mikołaj, czekaj na mamę. Mama zaraz przyjdzie. Jeszcze tylko parę dni. I Mikołajowi skończy się skok rozwojowy. Przechodzą poszewki. Po co? Wymiany. Przecież do prasowania. Znaczy... Trauma! Tu się dzieje trauma! Słuchaj, bo ja miałam ten obrazek. Obrazek z samochodzikiem, taki plakat. Ja sobie go w tamtym roku drukowałam. Ja nie wiem, gdzie on jest. Nie ma tu nic widać. Jest! To jest ten? Ten! Mikołaj poszedł spać, my dalej walczymy. Oczywiście kolejny vlog i kolejny problem, już się Krzychu śmieje, bo raz, że ta firana taka za krótka, no nie, dosłownie, to wygląda jakbyście kupili za długie spodnie, a sięgały wam płytki.
Tak do połowy. A dwa? A dwa, obraz. Zawsze wam mówiliśmy, fajna opcja, czyli zawieszanie obrazów na takich taśmach. My zawsze byliśmy zwolennikami, a teraz uważamy, że nie wiemy, czy nie lepszą opcją byłoby po prostu wbić te gwoździe i mieć to w nosie. Bo jak nie odpada z tynkiem ta taśma, tak teraz cały rzep, ma to wyglądać tak, jak tutaj widzicie, a tu cały rzep po prostu się odkleił, został z drugiej strony. I teraz wam pokażę, co się będzie działo. Czy to odkleję, czy tego nie odkleję. Ja bym zaznaczył, gdzie mają być te cienkie tutaj, że to tu. Ja sobie to przykleję do tamtego, kochanie. Będę tu stał. Tutaj jest za 100 punktów. Pięknie. No pierwszy raz, zawsze schodzi z tynkiem. No super. Tym razem wyszło super. Dalej, czemu? Co się wydarzyło? O Jezu, weszłam na deskę. Co się stało? Nic się nie stało, co wy strasznie. Wziąłeś palce? Ale tu widać. Widać? Widać, jak były. Okej, okay. Ale mina była bezcenna, okej. Okay. Dlaczego właściwie zdecydowaliśmy się na te taśmy, też między innymi, a nie przykleiliśmy na super glue tych, bo ktoś to powie. No to super glue odpadło z tego względu, że stwierdziliśmy, że już nie odkleimy tego i nie będziemy sobie mogli wymieniać obrazów na świąteczne. I generalnie taki był zamysł właśnie, że będziemy odczepiać z rzepów, wymienimy sobie plakaty wewnątrz na przykład, nie wiem, jesienne, świąteczne i tak dalej i zaczepimy je z powrotem. No efekt tego jest taki, że człowiek się boi tego odklejać, bo tak jak mówię, taśma nie jest tania, bo ta taśma jest strasznie droga. Droga jest, no. O wiele droższa niż gwoździe, nie? A i tak, albo schodzi z tynkiem, no teraz akurat nie zeszła z tynkiem, ale to prawdopodobnie dlatego, że nie miała tego rzepa i była lżejsza do ściągnięcia, albo dzieje się właśnie tak jak teraz, że ten rzep odpada, chociaż to się nam zdarzyło pierwszy raz. Kochani, jakbym mogła cię prosić o nożyczki. Jak będzie równo? Oj. Oj. Świetne te taśmy. Ała, boli mnie tak nadgarstek. Chyba jednak ta cieśni nadgarstka. Ona teraz dupnie w nocy. Weź to. Oj, to teraz ja. A czekaj, bo odbij drugi. Bez nadziei się to klei. Odpadł kolejny. Tym razem z obrazu. Fuck shit. Tego zostaw. No tak zostawię. Przyklej na obraz. Ale dobre miejsce przykleisz? O Jezus Maria, Misiek. Masz równo? Masz? Równo? Tak. Dobra. Przycisz to. Chamsko to przycisz. Jakbyś to miała przybić. Cieśń nadgarstka, łokieć tenisisty, wszystkie choroby mam. Słuchajcie, tak mnie boli fest nadgarstek, nie mogę go ani wykrzywić. Przeszło mi. Byłam na tych na takich tabletkach przeciwzapalnych, przeszło mi i teraz wiecie, Mikołaj ma taki czas rączkowy. Ja to słyszę o tym czasie rączkowym i o czasie Mikołaja codziennie. Nie dowiecie się, podziękujcie temu panu z kamery. Nie dowiecie się, dlaczego pogorszył mi się stan zdrowia. Przykleiliśmy obraz. Wszyscy chcieli wiedzieć. Dobrze, chodźmy zobaczyć. Martuś, dlaczego ci się pogorszył stan zdrowia? Ja nic nie mówię, ja nic nie powiem. Powiedz, dlaczego nic cię... Nic nie powiem. Powiedz. Bo mąż mnie denerwuje. Mąż się denerwuje? No. Twój mąż to jest chyba najwspanialszy człowiek świata. Wypracowałeś w pielęgniarni, że się skróciło o 3/4. To wina prasowania, nie no, prania. No. No, wina. Jak myślicie? Choose your weapon. Czy firanki skurciły się przez pranie, czy przez prasowanie? Żona mnie bije. What is your weapon? Kurde, teraz tego nie wsadzę. Kocham cię, Miśku. Mhm. Gdyby kochała, no to byś mi po głowie nie stukała. Tylko byś za mnie rymowała. Właściwie nic się nie zmieniło, nie mam wam co pokazywać, nie. Bo... No ubraliśmy choinkę, ale to jeszcze chcę tam dokupić parę rzeczy. Chcę miała na tych nie kółkach. Możemy ubrać girland, bo nie mamy fierane. Bo się skróciły. Nie możemy skończyć tutaj tej szafki ze wszystkimi baciewiami, bo... No nie ma tam jednej rzeczy, widzisz, że tam czegoś no brakuje. No dokładnie, czegoś brakuje. Właściwie to czekacie, aż... Skończymy, żeby zacząć święta, bo bez nas świąt nie zaczniecie. Nie ma szans. Nie zaczniecie. Nie.
Wiesz, jaki jest plus tego wszystkiego? Że jutro mamy tyle roboty. Mam za krótką rączkę, ale generalnie jakby taka była, taka dotąd, no nie? Mamy tyle roboty, to przyjdzie też catering z tego wszystkiego. Najlepsze, jutro... Będzie pizza. Tak, Krzyś robi pizzę i jutro przyjdzie moja siostra pomóc mi sprzątać w garderobie. Powiedziała, że ona mi ogarnie garderob. Więc chociaż może to będę miała ogarnięte w moim życiu, bo aktualnie nie mam nic ogarniętego w życiu. Se nie radzę. Ała, jeszcze nadgarstek boli, a nie wiecie dlaczego. Ja myślę, że ją stąd wywiozą. Ona stąd nie wyjdzie o własnych siłach, jak zobaczy tą garderobę. Moja siostra stwierdziła, że ona to zrobi w jeden dzień, w jeden wieczór. W jeden wieczór. W jeden i ona wieczór. To podzieli kolorami, fasonami i wszystkim. Rodzajami i wszystkim, wszystkim, wszystkim. Ona nie wie, ile ty masz rzeczy. Nie wiem. Ale na pewno wie, że masz milion swetrów. Ona nie wie, że te szafki, że, bo moja siostra zobaczyła, co wam powiem i jutro odkryję tą tajemnicę. Moja siostra zauważyła, że mam swetry i one są poukładane, ale moja siostra nie wie, że za tymi swetrami są jeszcze jedne swetry i ta półka jest skręcona w lewo. I to są swetry. Asia się zdziwi. Dobrze, to co ci się stało w nadgarstek? Nic się... No, ona się ma Mikołaju. Tak mnie boli. Naprawdę tak mnie boli, że nie mogę na nim się wesprzeć. Nie wiem, podnieść nawet z podłogi. Bo często na niej leżę ostatnio. I nic nie mogę robić. Muszę wypracować, bo mój mąż się już zniechęcił. Jak to? Powiedziałaś mi po prostu, że mam wypracować firany. I wypracowałem firany, nie mówiłaś nic o zasłonach. No więc schowałem już deskę, schowałem żelazko. Musiałam iść moją bolącą ręką po deskę. O, jeszcze się trzyma ten obraz. Boli nadgarstek. Ale ja bym mógł to wyprasować, jak chcesz. Nie, spokojnie, są mokre. Ale mogę to wyprasować. Ja cię mogę wyręczyć. What? No, you doing? Zrobiłem tak, żeby się nie rozwijał. Doing in past. A jak się chce, to się i tak dogadasz. Okej, okay, to zróbmy tak, że ja włączę sobie Wednesday. No, no. Będziesz sobie pracować, oglądać? Ja dooglądałam wczoraj, dlatego jestem taka zaspana, bo już chciałam dooglądać ten sezon. Dooglądałaś cały sezon? Tak, dooglądałam. Co? Beze mnie? Chrapałeś. Ale beze jaki mój mąż mnie? Jest słodki. No i przecież testuję to na już chyba szóstym, siódmym z rzędu wieczorze, bo ja oglądam, a on zasypia. Zawsze zasypia mój mąż, gdy idziemy coś razem oglądać. Zje chipsy i zasie. Pooglądam, on już twardo zasie, bo już miarowo oddycha, to się go zawsze pytam, kocham cię, albo znaczy, kochasz mnie, albo kocham cię, a on mi zawsze kocha. Taki słodki. No bo czasami zadaję pytanie, a czasami mówię, że go kocham. I zawsze... Odpowiadała, że ja ciebie też, albo kocham cię. Pytałaś mnie jakieś inne rzeczy? Maybe nobody never know. Bring a torch and that is a bell. Bring a torch, come swiftly and run. Christ is born, tell the folk of the village, Jesus is sleeping in his cradle. How beautiful is a mother, how beautiful is her son. Udało się rozłożyć girlandy, jeszcze nie wyglądają, bo potrzebują baterii. Krzyś pojechał, także kupi, zaświecimy i wtedy będzie efekt wow. Dobrze, zabieramy się za ogarnianie garderoby i pokazuję przed, jak to wygląda i zobaczymy, jak będzie wyglądało po. Z moją siostrą, Wiadomix. Fajnie byłoby gospodarować w komodzie miejsce na rzeczy takie do wyprzedaży. Za małe dla Mikołaja i tak dalej. Tak, no tak byśmy ale to zrobiły. Ale to jedną półkę? No chyba ile taką podwójną, bo to się raczej nie zmieści. Czyli tu? Tam muszę... No to możemy... są ręczniki, tu muszą zostać ręczniki. No to czyli taką podwójną półkę. Tak. Chodzi mi o ten pion. Byłoby sztos, gdyby nam się udało. Zobaczcie, minę mojej siostry przed i będzie po! Basia, jeszcze nie wiesz, na co cię czeka, ponieważ... Tam jest kapeć, kochanie. Ponieważ
wydawało ci się, że to jest koniec tego, a za tymi swetrami są kolejne swetry i ta półka skręta w lewo. A to dobrze, damy radę. Zaczynamy, zwarte, gotowe. Mikołaj jest. Aktualnie pawa się zamykaniem i otwieraniem drzwi. Życzcie powodzenia mi, mojej siostrze, i żebyśmy się nie pokłóciły. Nomine Padre Spiritus Sanctus. Da, już się zmienia mina delikatnie. Nie domyka, nie domyka się. Ta szuflada ma spyrkę po prostu swoją. I boczki. Trochę się wstydzę tego, co tam zostaniemy, no ale co zrobić. Dobra, odłożę sobie kamerę tutaj. Teraz tak, gdzie są rzeczy Krzyśka? Ja zaraz odczytam sobie od rzeczy Krzyśka. To jest najsmutniejsza rzecz tego wszystkiego. Tu i tu. Dobra, potrzebuję wolne krzesła. Deskę do... Auto, kuchuny, to moje! Ale to się... może deskę do pracowania, to co będziesz chciała do pracowania, to... Nie, mi chodzi o składanie. Nie pracowanie, o składanie. To są jeszcze ubrania Krzyśka. Tak, to jeszcze wszystko spodnie Krzyśka są. Dobra, ty możesz, ja sobie już tu zacznę układać to, co mam, czyli to, co... No ja ci sprzątam to, co ma nie ten. A to właśnie mi wynosi te rzeczy, skoro miałam już panie to już przygotowane. No jakbym... Tu jest przygotowane, wynosiliśmy dzisiaj dużo rzeczy na górę, ale po prostu nie wszystko byłam w stanie. Update sytuacji. Krzyś już ma pięknie poukładane. Pronto. Krzyś zobaczył swoje posprzątane szuflady. Jak ładnie. Jak to składa, że to jest wszystko jednakowo... Wiesz, i patrz, jak się zmieściło w półkę obok siebie. No. Nie wiem, ale nie mierzyła tego. Czad, ale mam... Ja wszystko widzę. Moja ulubiona koszulka. To ta o twarby. No super, powiem wam, że jest czad. Patrzcie, co jest na ziemi. Ty też tak masz? Daj tatusiowi, tak? Ale to było składanie. Mózg, bo... Ja to teraz dopiero widzę! To prąd tak pachnie? No. Mikołaj, dlaczego robisz tutaj spinaczkę wysokogórską? Z czad. Na chwilkę. Ale jakie to jest perfekcyjne, to jest specjalny stolik do składania. Potem mnie będziesz uczyć, jak to robić, żeby było dobrze, nie? Ja lubię składać. A ja właśnie na odwrót, nie? Miki, możesz mi oddać pilot? Po prostu wrzucać. Tak, szybko, szybko. Tak. Dzięki, kochanie. Co tam znalazłeś? A nie, to masz spodnie, ja mam taki spodnie. Ten sweter też mam, bo to zestaw. Właściwie mógłby być razem. Tak, ja zestawy daję ci razem wszystkie. Ale to ci mówię, że mam, wiesz? Muszę go wyrzewać. No. Nie chcę Asi psuć, bo jak tam jestem, to właściwie nie wiem, co mam robić. A jak robię, to robię to źle. No, więc czuję się jak za dawnych czasów! Ja zabieram się za składanie rzeczy w szufladach. Czuję się jak w tych wszystkich programach o tych ludziach, co nie sprzątają i przychodzi Rozenkowa i nagle robi heavy metal. Co? Tak, nie krzyczy. Moja siostra po mnie w ogóle nie krzyczy. Prawdopodobnie ocenia, natomiast nie daje nic po sobie poznać. Uważaj, Mikołaj. Ała! Ała. No, dlaczego Miłko? Ty jest dziwny. Czekaj, tutaj mamusia ściąga naklejkę. Chcesz ją ściągnąć? Proszę, masz. Tu, ja trochę odkleję, a ty odklejasz dalej? To odklej naklejkę. Ekstra! Tak, brawo! Super! To musisz tam. O! O, jakie to jest ciężkie. Ojej! Oj, przykleiłeś teraz. O ja, super! Mikołaj, ściągnąłeś to lepiej niż mama. Jest! Patrzcie, ja całą taką wielką naklejkę ściągnąłem. Małe paluszki to są jedyne. Dobra, ściągamy następną. Patrz, to wyciągamy wszystko. No teraz. Dobrze. Ekstra! Chodź, jeszcze tamtą ściągniemy, co? No. Ekstra. Świetnie ci idzie. No, masz.
Ale ty jesteś siłacz! Brawo! Czekaj, to muszę ci trochę odkleić. O, proszę. Może z tej strony, co? Czekaj, tutaj cię byś nie czekać. Proszę. Tutaj już chyba następnych nie ściągniesz, nie? Swetry czerwone do świątecznych, tak. Tyle rzeczy tam jest. To nieważne, że mama to poskładała. Jakkolwiek Mikołaj wkłada już to do szuflady, po prostu. O to chodzi. Dziękuję, skarbie. Dobrze. Jest włożone. Uważaj na paluszki. Ojej, jeszcze coś wystaje. Kurde, co z tym zrobić? Otworzę szufladę. Wsadzę. Tak jest. I nie widać nic. Pięknie jest. Sprzątasz jak mama, Mikołaj. Naprawdę. Widać czyj to syn. Oto sobie klocka zostawiłeś. Weźmiemy prąd od cioci. I umyjemy. Jednak prąd. Ciocia wprowadziła do tego domu prąd. Cześć. Asia. Ciocia. Asia, tak? Jak się nazywa ciocia? Tutu. Tutu. Ciocia nazywa się Tutu. Jak się nazywa ciocia? Tutu. Tutu to jest pronto. A powiesz ciocia? Asia. Jak się nazywa ciocia? Asia, dobrze. Pokaż Mikołaj, jak sprząta ciocia? Jak sprząta ciocia? No tak, brawo! Tak sprząta! Uważaj na paluszki. Pięknie, jak umyte, cudo! Siedzę, sprząta łazienkę, wszystko, nie? Jak widzi. A ty, do czego to ci dać? No właśnie, tych kombinezonów będzie więcej, bo mam jeszcze ze dwa. Tam się posunę. Wszystkie szuflady sprząta Asia. Dan, gotowe. Jeszcze trochę musi posprzątać. Mikołaj, ty umiesz lepiej angielski niż mama. Down. Whoa.